Warszawie chodzi taki dowcip. Dlaczego Stadion Narodowy ma być imienia Wojska Polskiego? Bo się całe Wojsko Polskie na nim zmieści. Ten dowcip byłby śmieszny, gdyby nie był smutny. Zamyka się okno czasowe. Chyba się zgodzimy. Okno czasowe korzystne dla Polski. NATO bez Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie powiedzieli, że wycofują się z Europy, przynajmniej w znacznej mierze ograniczają swoją obecność. NATO bez Stanów Zjednoczonych to już nie będzie to NATO, do którego wstępowaliśmy, prawda? A więc teraz pytanie. Jak wy tam w MON-ie, w sztabie generalnym, w tych wszystkich instytucjach, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo i zapewnić przyszłość bezpieczną Polsce, jak wy patrzycie na to, co się stało po tym ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone o ograniczeniu swojej obecności wojskowej w Europie? No i następna sprawa. Skoro nie będzie Amerykanów, to może się okazać, że rozmaite reżimy, które tutaj w tej Europie za naszą wschodnią granicą się znajdują, sobie pomyślą, że a możemy tak spróbować, na ile to NATO jest spójne, odporne. Może jakiś taki rajd czołgów w pobliżu Białegostoku. Sprawdzimy. Mamy armię ekspedycyjną, zdaje się. Tak, circa about 3000 żołnierzy jest zdolnych do boju. No, plus oczywiście komandosi, grom i tak dalej. A więc, co z Gwardią Narodową, panie ministrze? Przecież Narodowe Siły Rezerwowe, umówmy się, to zdaje się, ich sukces jest, nazwijmy to oględnie, problematyczny, prawda? A więc, co z Gwardią Narodową? Co z uzbrojeniem obywateli w obronie swoich domostw? Co z tym prostym pomysłem, który już jakiś czas temu w MON-ie był, żeby to właśnie obywatele bronili swoich siedzib w przypadku najazdu? Przecież civis pacem parabellum.